Dwa lata po pierwszej zapowiedzi prezydenta miasta, Suwalski Ośrodek Kultury we współpracy z miastem oraz Andrzejem Pongowskim, wybitnym grafikiem, organizują festiwal filmowy Wajda na nowo. Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in. Maja Komorowska, Aika Tarasow, Antoni Rodowicz. Gościem specjalnym festiwalu będzie małżonka nieżyjącego reżysera, Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Wraz z Mają Komorowską spotka się z suwalską publicznością podczas uroczystego otwarcia festiwalu, które zaplanowano na czwartkowy wieczór na godzinę 19 w sali, której patronem jest urodzony w Suwałkach reżyser. Podczas festiwalu miłośnicy sztuki filmowej będą mogli przypomnieć sobie dzieła Andrzeja Wajdy, takie jak Pan Tadeusz, Kronika wypadków miłosnych, Panny z Wilka czy Niewinni czarodzieje. Ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich gości festiwalu na kino plenerowe, bo podobno ludzie kochają kino i aktorów, więc to chcemy zapewnić. Pierwszego dnia festiwalu będziemy mogli oglądnąć w kinie plenerowym film Zabij to i wyjedź z tego miasta. Jest to film tworzony przez 14 lat przez Mariusza Wilczyńskiego i jest to film wybrany nie bez przyczyny na nasz festiwal, ponieważ jedną z postaci w tym filmie dubbinguje sam Andrzej Wajda. Wydarzeniem z pewnością będzie wystawa plakatów filmowych przygotowanych specjalnie na tę okazję. Znakomity polski grafik Andrzej Pongowski podjął się trudnego zadania stworzenia nowych afiszy dla dzieł mistrza polskiej kinematografii. Wernisaż prezentowanej w SOK wystawy odbędzie się w czwartek o 18. To niepowtarzalna okazja do spotkania z Andrzejem Pongowskim, który zdążył już zarówno odwiedzić, jak i polubić Suwałki. Jak pamiętamy, dwa lata temu uczestniczył w odsłonięciu muralu Suwalskiego Blues Festiwalu, którego jest autorem. W piątek, w samo południe, rozpocznie się pokaz filmów krótkometrażowych. To dzieła młodych twórców, których prace filmowe wyłoniono spośród około 30 nadesłanych do konkursu. Z werdyktem jury twórcy oraz publiczność zapoznają się w sobotni wieczór podczas gali, którą uświetni koncert Gdańsk Necropolitan Orchestra oraz projekcja wspomnianego już filmu Niewinni czarodzieje. Zwycięzca konkursu otrzyma ufundowaną przez prezydenta miasta Suwałki nagrodę finansową w wysokości 10 tysięcy złotych. Drugie i trzecie miejsce to również gratyfikacja finansowa, odpowiednio 3 i 2 tysiące. Prócz wydarzeń artystycznych organizatorzy zaplanowali również warsztaty filmowe. Pełen plan festiwalu na stronach internetowych SOK.